Jesteśmy co do tego jesteśmy pewni, no znana jest historia. Remis był w ubiegłym roku tutaj 24 sierpnia, później były jeszcze dwa spotkania finałowe. Leszno wygrało pierwszy mecz finałowy tylko 46-44 dwoma punktami, później Gorzów zdecydowanie łatwo odrobił to już w trakcie zawodu. Tę stratę kończąc ten mecz 49 łączkami. Na swoim koncie teraz w ostatnim finałowym wyścigu Nikki Pedersen, który miał drugie pole startowe. W kasku czerwony, ależ teraz fantastycznie wyprzedził go Matej Żagar. Żagar w żółtym na prowadzenie. Nikki Pedersen będzie próbował się zrewanżować w niemieckim jedzie. Zengota tutaj również ma ochotę pognać za Słoweńce, dobrać mu się do skóry. Stawkę zamyka na razie w białym kasku jadący Tomasz Gapiński, ale jeszcze teraz odważne, takie agresywne wejście w drugi wiraż. No i teraz Nikki wyprzedza Żagara. Pamiętamy ich spotkanie z pierwszego meczu. Pamiętamy, co tam się działo w jednym wyścigu na Jancarzu. Wyprzedziliście 17 razy. Teraz Żagar znowu ma ochotę nawiązać do tamtego słynnego pojedynku. Na razie Nikki Żagar rozpędzi się teraz po dłużej. Piękna, długa, prosta spod płoto. Przewidział to Nikki, ale nie dał rady tego przy... I wie, że ma tego na haku, ale jeszcze szybnie przełożył się, przewinął ten matacze Nikki. Nikki niebezpiecznie dostanie upomnienie od sędziego Proszowskiego, ale to nieważne. Pognębił ostatecznie